Jak wyglądają zajęcia z historii architektury na pierwszym roku na studiach na Politechnice Warszawskiej? Zajęcia te mają wprowadzać przyszłych architektów do znajomości historii architektury. To znaczy w trakcie tych zajęć poznaje się historię rozwoju architektury, przy czym architektury jako sztuki, to znaczy ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób rozwijało się myślenie o architekturze, myślenie o kształtowaniu przestrzeni w obrębie jednego budynku, jak również w obrębie budynku w relacji do jego lokalizacji. Zajęcia te odbywały się w postaci ćwiczeń lub wykładów. W czasie wykładów najważniejszym elementem, jak również w czasie ćwiczeń, najważniejszym elementem tego przedmiotu były wyświetlane na ścianie przeźrocza, które pokazywały przykłady światowej architektury z wyjaśnieniem, dlaczego dany budynek wszedł do historii architektury. Analizowało się w czasie tych wykładów i ćwiczeń jego właśnie architekturę, czyli podjęte decyzje projektowe, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, z czego to wynikało i w jaki sposób zmieniało się myślenie o architekturze. Ćwiczenia odbywały się już w mniejszych grupach i w ich trakcie na ścianę były wyświetlane rzuty, widoki, przekroje poszczególnych budynków i w trakcie ćwiczeń należało wykonywać szybkie szkice, aby zanotować najważniejsze, prawda, informacje, ponieważ tutaj najbardziej widać było tą cechę, że językiem architekta jest rysunek, a nie język, to znaczy mówienie o architekturze to jest, no równie dobrze można mówić, prawda, o balecie, ale słowa oczywiście nie są w stanie tego wyrazić, bo balet trzeba zobaczyć. A tak naprawdę rysunek to też jest bardzo dalekim odzwierciedleniem architektury, ponieważ najlepiej architekturę odbiera się po prostu ją oglądając. To znaczy tak naprawdę na rysunku można pokazać jakiś schemat, zasadę, nie da się natomiast pokazać piękna. I tak naprawdę rysunek jest tutaj dosyć upośledzony. Jak wyglądają w ogóle takie notatki z tego przedmiotu? Pokażę, to jest może ciekawe. Więc powiedzmy na wykładach tutaj zachował się mój wieloletni zeszycik. Jak widać jest to całkiem, w ciągu roku uzbierał się tego całkiem pokaźny stos papieru. Z wykładów z historii architektury starożytnej uzbierało się tutaj całkiem sporo kartek. No tam zaś jakiś sprawdzianik był. I w czasie wykładów nie był, te slajdy były pokazywane tak szybko, że tak naprawdę czasu wystarczało tylko na zanotowanie uwag, które wówczas padały. Tu zaplątała się kartka z fizyki budowli. Do tego jeszcze wrócę. Tak więc tak wyglądały notatki z wykładów. I tak wygląda kolejny sprawdzianik. Natomiast w trakcie ćwiczeń, tutaj mam wykonany już przeze mnie spis treści, jakie obiekty i budowle były przedstawiane w trakcie tych ćwiczeń. Proszę bardzo, mamy Mastabę, piramida Dżosera w Sakkarze, piramida w Medum, w Dachszur, piramida Chefrena, sklepienie pozorne, wielka galeria, piramida Cheopsa. 43 obiekty, tutaj na koniec 79. I to nie to, tak wyglądają notatki. W schemacie narysowany przekrój właśnie takiej starożytnej mastaby, widok. Proszę bardzo, wszystkie te rysunki powstawały w trakcie zajęć, piramida Cheopsa. Świątynia egipska, przy czym w tych rysunkach chodziło nie o to, żeby przerysować to, co się widzi, tylko bardziej, żeby umieć zrozumieć zasadę. I egzamin z tego przedmiotu polegał na tym, że należało za pomocą kilku zdań i za pomocą takiego rysunku szkicu
wybrany temat albo wybraną budowlę przedstawić, to znaczy omówić, a jednocześnie, przedstawić zasadę. Tu mamy na przykład przykłady schematów świątyń greckich. Porządek dorycki, joński, koryncki, schemat Akropolu. I tak dalej, i tak dalej. Tu już architektura średniowieczna, gotycka. Trochę się tego w tym czasie nazbierało.